Witajcie, kochani. Sceneria różowa. Różana, bym powiedziała bardziej. Słuchajcie, tyle dni minęło, a ona jeszcze jest naprawdę w dobrym stanie. Trochę listki jej zaczęło opadać, w sensie mało wody chyba ma, ale rewelacja. Dobrze się trzyma, widocznie była bardzo świeżo ścięta. I teraz szybciutko. Mój nie wypał pierwszy chyba, bo jeden jakiś tam z ziai miałam też, który nie sprawdził się u mnie, ale nie był nie wypałem. Krem do rąk i stóp głęboko odżywczy. On nie jest ani do rąk, ani do stóp, a na pewno nie jest odżywczy. Ja go jeszcze mam pół, ale już go tak wymęczam. No pół nie, może jedną trzecią. Męczę go jak tylko mogę. Słuchajcie, ręce robią się jeszcze bardziej suche, a pięty są tak suche, że musiałam iść do kosmetyczki po prostu, bo domowym sposobem pomeksem się nie dało po prostu pozbyć tego zrogowaciałego, tak, naskórka. Nie polecam, naprawdę, no u mnie się nie sprawdził, ani do rąk, ani do nóg. Już Wam mówiłam o tych małych źlach antybakteryjnych, tu też używam zielone jabłuszko. Proszę, napiszcie mi, bo już Was ostatnio prosiłam, jak zdenkowałam ten jedną próbkę. Napiszcie mi, czy te z tej górnej półki, co dziewczyny używają na YouTube, a któraś z Was miała, czy one też są takie glutowate, nie idzie tego wyciągnąć. Ja to muszę pukać, żeby to wylazło. Co prawda delikatnie ładnie pachnie ten na przykład jabłuszkiem. O, taki glutek. To się nie leje, nic się z tym nie robi. Czy te z górnej półki też to mają? Czyli są glutowate, ciężko je wydobyć, tylko cena droższa. Zużyłam ostatnią pastę, ostatnią, dwie tylko miałam. Na wrażliwe dziąsła polecam Wam naprawdę. To akurat jest darmowa próbka, ja ją dostałam w gabinecie stomatologicznym. I oczywiście 15 jadę i oczywiście poproszę, żeby mi jeszcze dano super ekstra rewelację. Macie wrażliwe dziąsła, wystarczy zużyć taką tubkę, tubka ma 20 ml. I przechodzi jak ręką. Oczywiście za jakiś czas się odnawiają te dolegliwości zębowe, ale przy tym to jakoś szybciej trwa. Totalny nie wypał, nigdy do niego nie wrócę. Pamiętacie, kupiłam ten i zielone jabłuszko? No w każdym razie zielone, nie, ogórek to był, tak, zielony ogórek, zielony szampon, ogórkowy zapach. Nie wrócę do niego. Słuchajcie, w trójkę my obchodziliśmy, ojej, coraz gorzej mówię, obchodziliśmy... Przepraszam Was. Dalekim łukiem ten szampon. I tak długo go miałam. Wszystkie już wypróbowane, wszystkie przetestowane, spoko. Nie, wracam do niego. Ciężko się go zmywa z krótkich włosów, a co dopiero z długich. Ciężko się go rozczesuje, zostawia siano na głowie. Nie polecam. No i mój ostatnimi czasy, że tak powiem, ulubieniec. Ja wiecie, ja uwielbiam Lenora, te ciemne, czarne orchidee i te takie złote. Ale ten soft Summer Energy, miałam jeszcze chyba różowy, tak, co Wam pokazywałam, też jestem pełna podziwu do niego i mój mąż oczywiście też, a to najważniejsze, jak mąż zadowolony, to i żona zadowolona. Tak, delikatnie pachnie, ale pranie naprawdę 3 dni, 2 dni na człowieku pachnie, jeżeli je zdejmiemy. Polecam, no tania rzecz, ja to sprowadziłam z chemii niemieckiej, ale już widzę, że u nas sklepie. Już jestem, bateria oczywiście padła. Słuchajcie, na czym stanęłam? Na softie. Rewelacja. Wy spróbujcie sobie. Najpierw zacznijcie od tego różowego, bo jest dużo lepszy zapach, intensywniejszy, ale ten pomarańczowy też jest fajny. Chyba jeszcze są znaczy taki kolor morski, zielonkawo-morski. Zobaczymy. Przetestuję tamten też, kupię niedługo i Wam powiem, jak się sprawdza. No i zużyłam jeden balsam typowo na solarium, ale ja te akurat bardzo lubię, one pięknie pachną. Tak. Bardzo ładnie, no oczywiście troszeczkę sztucznie, no wiadomo jak to. I tu jest napisane, że tu nawet jest w składzie, że jest bronzer. Powiem Wam, że nie odczuwam tego, żebym była jakoś brązowa i żeby jakieś zacieki mi się zrobiły. Nie, po prostu. No i co chciałam dodać jeszcze tyle, że oczywiście jak teraz na jakiś czas sobie pójdę na solarium, to ja nigdy tego nie kupuję, bo po co? Ja w domu mam balsamy, którymi się codziennie smaruję, a nawet 2 razy dziennie, a to takie cudo, no to kosztuje od 5 do 8 zł, więc mnie to nie jest potrzebne. Ale jak wiecie, raz na jakiś czas dostanę, no to czemu się nie cieszyć? Za darmo wszystko jest super. Także co, o tym Wam powiedziałam. To są dwie rzeczy na nie. Dwie rzeczy na nie, no trudno, ale za to 4 na tak. Aha, no i tutaj mam pytanie, no proszę powiedzcie mi a propos tego żelu antybakteryjnego, czy faktycznie to tak samo, na tej samej zasadzie działa z tymi z górnej półki. Ja się z Wami cieplutko żegnam, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do jutra, pa, pa.